Przed nami najważniejsze wydarzenie wiosny w życiu studenckim Piastonalia. Nasz samorząd studencki przygotował w tym roku naprawdę bardzo atrakcyjne imprezy, na które zaprasza nie tylko naszych studen nasze studentki, naszych studentów, ale również wszystkich mieszkańców opola i okolic. Będzie się naprawdę działo dużo. Co roku nasze piastonalia spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem, nie tylko samej braci studenckiej, ale również mieszkańców Opola i województwa opolskiego. Aczkolwiek, będąc na tych piastonaliach, spotykałem też studentki i studentów spoza Opola i Opolszczyzny, co, co bardzo cieszy. Dlatego to jest impreza nie tylko dla, dla Opola i okolic, ale również dla całej Polski. To, co najbardziej interesuje studentów, to pewnie data koncertów naszych na błoniach. 21 maja odbędzie się koncert hip hopowy, a 22 maja odbędzie się koncert rokowy. Poza tym, jako samorząd studencki, przygotowaliśmy masę różnorodnych atrakcji. To nie, to nie będą tylko koncerty, ale również wydarzenia kulturalne, sportowe, różne turnieje. Zacznijmy od tego, że tegoroczny line-up będzie na pewno odpowiadał każdemu studentowi, jak co roku patrzymy na to, co chcą studenci wychodzimy naprzeciw studentom, więc w tym roku również wszyscy studenci będą zadowoleni. Oczywiście występy zaczniemy we wtorek, będą to występy hip-hopowe i w występach hip-hopowych wystąpią takie gwiazdy jak Zaczarowany Dorożkarz, Adaśko, Trips, Żabson oraz Kubańczyk. Następnie w środę będzie to dzień rokowy. w dniu rokowym wystąpi zespół Excess, Zenek Kupatasa, Wszystkim studentom bardzo dobrze znany duet, czyli bracia Figofagot, a zakończymy ten występ cały zespołem IRA. Zaczynamy już w piątek turniejem e-sportowym w Ministerstwie Śledzia i Wódki. Później w sobotę mamy turniej sportowy, przygotowany na, razem z naszym klubem sportowym AZS Politechniki Opolskiej. A potem mamy turniej hakatonu, w którym mogą się sprawdzić osoby, które lubią programowanie. Jeśli chodzi o niedzielę, mamy standardowo nasz Ride z rektorem, to już będzie czwarta edycja, a później kino samochodowe, na którym będzie przedstawiony film, a oni, a oni nadal grzeszą. O dobry Boże. Później w poniedziałek, 20 maja, będziemy mieli niestety zajęcia do godziny około 13, ale już później serdecznie zapraszamy na kino plenerowe, które odbędzie się między, na naszym kampusie pierwszym, między Akademikami Zygzak i Zaścianek. Film będzie przeznaczony również dla osób, które są anglojęzyczne. Film ma tytuł Wszystko Wszędzie na raz, tak więc serdecznie zapraszamy. Myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ już między Akademikami Zygzak a Pryzma będzie mniejszy koncert z udziałem DJ. Znowu oczywiście we wtorek, tutaj na początku zaczniemy piknikiem z naszym rektorem. Jestem przekonany, że każdy znajdzie w naszym repertuarze coś dla siebie. Zapraszamy wszystkich studentów oraz wszystkich mieszkańców Opola.